Słuchasz pierwszego na świecie radia Horeca. Eksperci o biznesie Horeca. Travel and Nice. Cześć, dobry wieczór. Witam Was serdecznie. Punktualnie godzina 20. Dzisiaj czwarty, ostatni w zasadzie program z cyklu prezentacji prelegentów czy osób występujących podczas konferencji Hotel Meeting Online. Pierwsze tego typu wydarzenie w naszej branży, od razu trzydniowe, ponad 50 osób na wirtualnej scenie, więc będzie się mnóstwo rzeczy działo i kilkuset hotelarzy. Naprawdę szacuję, że w sumie oglądających będzie grubo powyżej 500, ale liczę na Was, że porobicie zdjęcia z tego, jak oglądacie to wydarzenie albo samemu, żeby nam pokazać, czy jest to w pokoju, w biurze, w mieszkaniu, a może w ogródku na hamaku, a może nad jeziorem, a może zdecydowaliście się na wspólne oglądanie grupowe w sali konferencyjnej swojego hotelu, wspólnie z całą załogą. Na takie zdjęcia bardzo liczymy, bo to pozwoli nam właśnie estymować, oszacować, ile osób łącznie oglądało nasze wydarzenie. Więc wiele przed nami. Słuchajcie, dzisiaj w programie będą naprawdę bardzo ciekawe osoby i ciekawe tematy będziemy omawiali. Natomiast nadstawiajcie uszu, tak jak napisaliśmy, do wygrania dzisiaj będą bilety na konferencję. Każda z dzisiaj występujących osób, z osób, które będą też występowały na naszej konferencji, zada Wam pytanie jedno i od każdej z tych osób będzie właśnie do wygrania jeden bilet na to wydarzenie. Ale no właśnie, będzie się liczyło, kto pierwszy odpowie na dane pytanie i poprawnie. Podamy Wam adres mailowy, zaraz go w zasadzie tutaj wstukam, więc na ten adres mailowy będzie trzeba wysłać prawidłową odpowiedź. Nie w komentarzu, ale właśnie na maila. I tylko na żywo tak naprawdę, więc radzę, abyście byli z nami i oglądali cały czas uważnie to wydarzenie. Dzisiaj będzie co najmniej 5 biletów do wygrania, a zobaczymy, jak będziecie odpowiadali. Jeżeli odpowiedzi poprawnych na poszczególne pytania będzie bardzo dużo, to być może okaże się, że przydzielimy na przykład 2 bilety dla 2 pierwszych osób. Zatem jest dzisiaj o co walczyć, a przypomnę jeszcze, że bilety dzisiaj kosztują już 599 zł netto dla hotelarzy, więc no, myślę, fajny prezent sobie można sprawić na weekend, ale przede wszystkim na cały przyszły tydzień, bo konferencja będzie trwała od wtorku do środy, do czwartku, przepraszam, włącznie. We wtorek mamy prezentację i w drugiej części dnia grupy dyskusyjne, drugiego dnia to samo, prezentacje i grupy dyskusyjne, a trzeciego dnia i rano i po południu mamy warsztaty, 8 łącznie, natomiast piątek dodatkowo, i o tym będziemy informowali naszych wszystkich uczestników, jest zarezerwowany na spotkania 1 na 1. System będzie pozwalał w ciągu tych 3 dni konferencyjnych, od wtorku do czwartku, wyszukiwać sobie w aplikacji, ale tylko oczywiście dla uczestników konferencji wydarzenia, inne osoby, które biorą w nim udział i będzie można wysłać im zaproszenie na takie wirtualne spotkanie. Jeżeli druga osoba, na konkretną godzinę w kalendarzu, to tam się automatycznie ustawia, jeżeli druga osoba przyjmie to zaproszenie, to wtedy obie osoby automatycznie zobaczą swoje dane kontaktowe, swoje telefony. No i oczywiście osoba, która zaprasza na piątek na spotkanie, na konkretną godzinę, no to ma już numer telefonu i o tej godzinie powinna zadzwonić do swojego rozmówcy, bo on czeka na ten telefon, aby sobie spokojnie właśnie o czymś porozmawiać. Więc myślę, że to też fajna taka ciekawostka po konferencji, abyście mogli skontaktować się między sobą tak naprawdę. Więc myślę, że to będzie bardzo fajne, ciekawe narzędzie. No i w piątek wieczorem z kolei robimy program, który sam nie wiem do końca, jak będzie wyglądał i ile będzie trwał, bo przede wszystkim podczas całej konferencji będą prowadzone konkursy, będą gry prowadzone, o, w ten sposób. Do wygrania będą naprawdę fajne, ciekawe upominki, nagrody i właśnie zwycięzców będziemy ogłaszali na live'ie w piątek wieczorem. To po pierwsze. Po drugie, podczas konferencji będziemy robili wśród hotelarzy ankiety. Będziemy pytali oczywiście o to, czy podnoszą ceny, czy obniżają, jakie mają obłożenie, inne rzeczy itd., czy jak podchodzą do procedur bezpieczeństwa, inwestycji itd. Więc myślę, że to z tej konferencji też będzie taka żywa i świeża dawka informacji właśnie w formie takich ankiet.
które zaprezentujemy właśnie w piątek wieczorem. Więc będzie całe mnóstwo rzeczy do pokazania, ale też swoją rzecz z drogą pewnie będą goście, będziemy zapraszali uczestników i prelegentów, ale to już będzie luźno i wesoło, powtarzam. Jedyna taka będzie konkretna informacja to właśnie wyniki tejże ankiety, ale poza tym zabawa, wręczenie nagród, ogłoszenie zwycięzców i fajni goście. Także jeszcze raz powtórzę, ci co do nas teraz dołączyli, oglądajcie uważnie program, ponieważ są bilety do wygrania i to nie jeden, nie dwa, nie trzy, ale co najmniej pięć, a być może się okaże, że będzie ich dużo więcej. Każdy z występujących dzisiaj osób zada wam pytanie, na które będziecie musieli odpowiedzieć, wysyłając prawidłową odpowiedź na adres mailowy redakcja@horeka.bc.pl. Zaraz tutaj w komentarzu to napiszę, więc będziecie widzieli. No ale przygotujcie sobie, odpalcie już program do poczty, wpiszcie ten adres i szykujcie się do udzielania odpowiedzi. No dobra, przechodzimy do rzeczy. Zapraszam mojego pierwszego gościa. Będzie to Eliza Kozica-Kamińska. Cześć, Eliza. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. Zrobię taki widok. Jak się czujesz? Bardzo dobrze, dziękuję. A jak ty się czujesz? No bardzo dobrze, świeżo po rowerze, więc taki jestem trochę z wypiekami na twarzy, ale po całym dniu przed komputerem to naprawdę przynajmniej tyle mojego, można złapać trochę oddechu, więc polecam zdecydowanie, pogoda fajna, a zapowiada się w ogóle teraz pogoda na najbliższe dni, czwartek, piątek, sobota, niedziela, naprawdę fajna, więc warto korzystać. Mam nadzieję, że podczas konferencji także będzie ta pogoda sprzyjała i właśnie będzie wiele takich zdjęć osób, które oglądają tę naszą konferencję naprawdę w nietypowych warunkach, na hamaku, w ogrodzie, na leżaku, nad jeziorem i tak dalej, żeby aura sprzyjała. To myślę, jakby taki jest nasz zamysł, tak, żeby tę konferencję właśnie oglądać w trochę innych warunkach, poza jednym wyjątkiem, kiedy jest organizowane grupowe oglądanie w sali konferencyjnej dla swojej załogi, a równie dobrze może być grupowe oglądanie zrobione w ogrodzie przecież hotelowym, tak? Gdzieś tam na terenach. A prelegentem też wolna na hamaku? A zdecydowanie tak, dlaczego nie? Proszę bardzo. Okay, zadbaj tylko proszę o te elementy, które omawialiśmy podczas takiego naszego szkolenia, czyli pamiętaj, wizerunek, bezpieczeństwo i twój komfort, więc no komfort rozumiem na pewno, jak na hamaku to będzie okej, ale pamiętaj też do picia pod ręką. Tak, światło pewnie będzie dobre, bo to będzie światło dzienne, zadbaj tylko o kadrowanie tak naprawdę, no i oczywiście o zasilanie, to o czym mówiliśmy. No ale dobra, tak. Eliza, z tobą chciałbym porozmawiać na temat warsztatu, który będziesz prowadziła. Z kim ty ten warsztat będziesz miała, bo nie będziesz tam sama? Nie, nie będę sama. Dzisiaj tutaj też powinien być ze mną Kamil Maciąg, dyrektor sprzedaży hotelu In Between w Lublinie, ale Kamil przezornie zaszył się gdzieś w miejscu, gdzie nie ma zasięgu, dlatego dzisiaj będę musiała nas godnie reprezentować i opowiadać za dwóch. No dobrze, no to opowiadaj. My będziemy wspólnie rozmawiać o zależności pomiędzy pracą z CRM a skutecznością sprzedaży w tej nowej rzeczywistości. To jest trochę tak, że myśmy się wszyscy zatrzymali na chwilę i teraz wracając do gry stajemy jakby w szranki ze znacznie większą niż wcześniej konkurencją. I w tej chwili sprzedaż aktywna już nie będzie opcją, tylko będzie koniecznością. Peter Drucker powiedział kiedyś, że niebezpieczeństwem w czasach turbulencji są nie same turbulencje, nie same zmiany, które nas się pojawiają, lecz działanie według wczorajszej logiki. I dla nas to jest też to jest bardzo aktualne stwierdzenie, bo my też w tej chwili nie możemy myśleć o sprzedaży B2B w taki sam sposób, jak robiliśmy to przed dwoma miesiącami. I byłoby to błędem. Musimy zmienić optykę, musimy jakby relokować nasze relacje ze strefy wyniku na strefę zainteresowania i skupienia się na kliencie, żeby to można było zrobić skutecznie, żebyśmy mogli mówić o efektywności tej sprzedaży nadal, to musimy już mieć nie tylko miękkie kompetencje, ale też właśnie wsparcie twardych danych. Wielu hotelarzy powie teraz, że no tak, ale my mamy bazy danych. No tylko trzeba się zastanowić, jaka jest ich jakość i funkcjonalność, tak? Bo pół biedy, jeżeli to mamy w Wordach, w Excelach, ale jeżeli mamy na przykład taki dział, gdzie większość informacji jest w głowach naszych sprzedawców i teraz powstaje pytanie, czy takie dane mogą być wartościowe
pewnie tak do pewnego momentu, tak długo jak ci ludzie są z nami, tak jak oni współtworzą zespół, jak wiedzą, co wpisali, dlaczego to wpisali, bo kiedy odejdą, to razem z nimi odejdą nasze szanse sprzedażowe. I dlatego... Zdecydowanie tak. Takie jedno tylko drobne wtrącenie. Liza, nie wiem, czy zauważyłaś, Kamil napisał, że jest. Łapie zasięg. Ja tutaj to wyświetlam na głównym ekranie, możesz zobaczyć. Na głównym ekranie teraz, na podglądzie. Ja to wrzucam komentarze. Także Kamil jest z nami przynajmniej w ten sposób. Gdybyś, Kamil, oczywiście, jeżeli masz ten zasięg i nas słyszysz i widzisz i chciałbyś coś jeszcze dopowiedzieć do tego, co Eliza mówi, to dawaj w komentarzu, tutaj to dorzucimy. Słuchaj, ciekawe rzeczy mówisz, bo mówisz rzeczywiście o tej wczorajszej logice i to jest, nie pierwszy raz słyszę to stwierdzenie, wiesz, bo Krzysztof Głąbiński, który też ma swoją prezentację, swoją grupę dyskusyjną na temat strategii cenowych, dokładnie będzie mówił o tym samym, ale odnośnie budowania właśnie strategii cenowych w hotelach, więc no dokładnie, no, ta wczorajsza logika niekoniecznie musi po prostu działać. Kwestia danych to w ogóle jest temat, myślę, rzeka. Powiedz proszę, jaki macie pomysł, dlaczego akurat we dwójkę stwierdziliście, że będziecie razem prowadzić to szkolenie? Po pierwsze dlatego, że reprezentujemy jakby dwie różne strony medalu, tego samego. Z jednej strony ja reprezentuję firmę, która zajmuje się CRM-em, produkuje CRM, tak, jest jego twórcą. Kamil natomiast jest użytkownikiem tego CRM-u, więc jakby z dwóch różnych punktów widzenia możemy określić jego wartość i to, czy praca z CRM-em przekłada się na efekty, czy też budzi jakieś zagrożenia, bo my oczywiście, jeżeli chcemy wystartować z podjęciem aktywnych działań, to nie możemy czekać. I z jednej strony to narzędzie może być takim bardzo potężnym wsparciem operacyjnym dla działów sprzedaży, ale jak jest jeszcze dodatkowo karmiony wartościowymi danymi, właściwie karmiony tymi danymi, no to przede wszystkim staje się narzędziem profesjonalnej analityki biznesowej i to jest jakby istota jego posiadania i o tym przede wszystkim chcielibyśmy porozmawiać, jak posiadanie CRM-u przekłada się na pracę działu sprzedaży. Oczywiście to się wiąże też z pewnymi obawami, bo wdrożenie CRM-u nie jest procesem łatwym. Wymaga po pierwsze konsekwencji, po drugie systematyczności, po trzecie współpracy między działami i ja tutaj od tej strony jakby dostawcy CRM-u będę spróbowała rozmawiać na ten temat z Kamilem, a on jako aktywny użytkownik i też osoba, która wdrażała system, będzie w stanie opowiedzieć na własnym przykładzie, bo to będzie case study, będzie w stanie opowiedzieć, jak rzeczywiście wdrożenie CRM-u przełożyło się u niego na efekty pracy, na efekty sprzedaży. No i słuchaj, myślę, że to jest jakby clue tego, co można wyciągnąć z tego waszego szkolenia, bo rzeczywiście w wielu obiektach CRM-y albo są, albo ich nie ma, albo są i nie są używane i tak dalej, a tutaj będzie naprawdę żywy przykład na temat tego, jak przejść przez wdrożenie i jak odpowiednio wykorzystywać wiedzę, którą CRM-y dają. Eliza, pytanie. Czy masz jakieś pytanie konkursowe? Masz do rozdania bilet jeden. Kamil, jeżeli ty nas słyszysz i oglądasz, zasada jest taka, że Eliza dostała właśnie jeden bilet, który może rozdać wśród naszych widzów. Zada teraz pytanie konkursowe. Kto pierwszy poprawnie udzieli odpowiedzi na pytanie, na adres podany tutaj w komentarzu, czyli redakcja@horeka.bc.pl, ten bilet otrzyma. Natomiast w związku z tym, że jest was dwójka, jeżeli Kamil zechce zadać swoje pytanie właśnie tutaj w komentarzu gdzieś, to będzie drugi bilet do wygrania. Także proszę, Eliza, twoje pytanie. Pytanie będzie trochę przewrotne. Ja bym was prosiła, żebyście jednym słowem określili, co jest najbardziej wartościowego w posiadaniu CRM. O, masz ci los. Czy to będzie pytanie otwarte, czy zamknięte? Wiesz, bo...
Jedno słowo, no dobrze. I to, co ja mam odpowiedzi w takim razie później tobie dać i ty będziesz decydowała, tak? Będziesz, wskażesz, kto... A to nie na tym miało polegać. Wiesz co, ja spodziewałem się, że wiesz, powiesz typu, ile jest 2 plus 2 i teraz jak ktoś odpowie 4, poprawna odpowiedź jako pierwszy, to ja konkretnie wiem, że jest to pierwsza poprawna odpowiedź. Ale okej, no może być jak najbardziej w ten sposób, tyle tylko, że no wtedy rozumiem odpowiedzi kieruję do ciebie. Ja tobie przyślę odpowiedź, a ty...